czwartek 29 grudnia w gminie Łużna odbyła się sesja budżetowa. Po chwili dyskusji i ostatecznych wyjaśnieniach wszelkich wątpliwości budżet został uchwalony jednogłośnie. Jak będzie wyglądał budżet gminy Łużna w 2012 roku, zapytaliśmy wójta Kazimierza Kroka. Panie wójcie, wielka radość, bo budżet gminy Łużna na 2012 rok został właśnie uchwalony jednogłośnie, należy to podkreślić. Tak, w dniu dzisiejszym na sesji Rady Gminy w Łużnej faktycznie został uchwalony budżet gminy na rok budżetowy 2012 i cieszy mnie to, że został uchwalony jednogłośnie. Jest to budżet, powiedziałbym, bardzo trudny, ponieważ związany jest chociażby z takimi czynnikami jak z nadchodzącym kryzysem gospodarczym. Został on tak skonstruowany, że no niestety, ale w pewnych dziedzinach czy w niektórych zadaniach realizowanych przez gminę będziemy musieli zacisnąć pasa. I tak myślę, że takie zaciskanie pasa, mówiąc nielegancko, nastąpi w administracji, w inwestycjach. Z racji oszczędności zakładam również oszczędność, najogólniej mówiąc, w dziale oświata gminna, przy czym ta oszczędność będzie polegała na tym, że szukam różnych pomysłów na zaoszczędzenie środków finansowych, natomiast nie idę w kierunku likwidacji szkół na terenie gminy. Budżet przyszłoroczny po stronie wydatków i dochodów zamknie się kwotą około 24 miliony złotych, w tym założony deficyt to 600 tysięcy złotych. Na sesji gościł też wicestarosta powiatu gorlickiego Karol Górski, który dziękował wójtowi i radnym za rok bardzo dobrej i owocnej współpracy. Postanowiliśmy wspólnie ze starostą Wydrychowiczem odwiedzić wszystkie gminy. Dzisiaj jest taki dzień, że akurat w 9 gminach odbywają się sesje. I mimo kłopotów czasowych udaje nam się jakoś ten temat zrealizować. W gminie Łużna jesteśmy z tego powodu, że chcemy podziękować za bardzo dobrą współpracę. W gminie Łużna w 2011 roku udało się wykorzystać środki narodowego programu naprawy dróg lokalnych i środki rezerw budżetu, z których wyremontowaliśmy ciąg drogowy Stróże Polna Łużna i Łużna Staszkówka. Tutaj Łużna Staszkówka na pograniczu dwóch gmin Łużnej i Moszczenicy. Natomiast istotny jest udział własny, do którego gmina Łużna w pokaźny sposób się przyczyniła. Ta współpraca już od kilku lat jest, powiem, bardzo dobra. Owocuje tym, że możemy realizować inwestycje powiatowe na drogach, które są konieczne. Mieszkańcy, jak słyszeliśmy na sesji, zgłaszają szereg zastrzeżeń, ale też doceniają to, co dobrego się dzieje i to, że te drogi co roku się poprawiają. Panie starosto, w gminie Łużna odbywa się też jedna ze sztandarowych, można śmiało powiedzieć, imprez powiatu gorlickiego, pogórzańskie atrakcje naukowe. Mamy nadzieję, że za rok kolejna tego typu impreza. Czy powiat wesprze kolejne starania organizacyjne? Na pewno powiat wesprze, bo myślimy tutaj o młodzieży i o przełamywaniu pewnego stereotypu. Młodzież nie lubi matematyki, nie lubi fizyki, a fizyka, którą się da dotknąć, staje się bardziej zrozumiała i temu te warsztaty, które za przyczyną pana wójta Kroka są organizowane w gminie Łużna, właśnie się dzieją. Młodzież zawsze chętniej podchodzi do doświadczeń, a w szkołach musimy zauważyć, że w tych programach, które obowiązują obecnie, jest mało godzin fizyki i bardzo mało doświadczeń. Ze swojej młodości pamiętam, że na fizykę chodziliśmy chętnie, dlatego że było dużo doświadczeń, działy się ciekawe rzeczy. Teraz nauczyciele nie mają takiej możliwości i te warsztaty, które są tutaj organizowane, właśnie tą lukę wypełniają.